Spotykamy się w tym ciężkim dla ochrony zdrowia dniu czy dniach, bo nastawiamy się na walkę nawet miesięczną czy dwumiesięczną. Mam nadzieję, że na razie ją wygrywamy, że to tempo narastania nie jest aż tak duże, że ta odpowiedzialność społeczna dotycząca kwarantanny, izolacji jest na tyle skuteczna, że właśnie możemy mówić o połowie tych zachorowań, które były prognozowane do tej pory. Jest to niesamowite, co Państwo robią. Bardzo dziękuję za to. Myślę, że wszystkie władze dziękują za to, za to stosowanie się do tych zaleceń. Jest to niezwykle istotne. My jesteśmy gotowi. Jesteśmy gotowi i służymy pomocą. My jako szpital jesteśmy na pierwszej linii frontu. Decyzją wojewody zostaliśmy wybrani i dostosowani do tego, aby stanowić tutaj ramię obronne przed walką z koronawirusem jako szpital jednoimienny, zakaźny. Jest to olbrzymie wyzwanie, ale też w perspektywie czasu myślę, że szansa dla Bolesławca. To, jak zostanie przez ten czas dostosowany szpital, może w późniejszych latach też bardzo pozytywnie odzwierciedlać to. Jeżeli chodzi o ten trudny czas, zbliżają się święta. Mam nadzieję, że do tego okresu będziemy w dużo bardziej radosnym gronie osób, gdzie już nie będzie takich obostrzeń jak w tej chwili, że będziemy rozmawiać o osobach wyzdrowiałych, a nie o nowych zachorowaniach. Tego wszystkim bardzo serdecznie życzę, jak i również wszystkim pracownikom szpitala, bo oni są za to właśnie odpowiedzialni.